Otrzymaliśmy go przy końcu grudnia tamtego roku z Ministerstwa Zdrowia. Trzy centra otrzymały my, czyli Słupsk, Radom i Kalisz. Zostaliśmy po prostu wytypowani ze względu na, no, na bardzo dobre wyniki naszej pracy jako centrum, no i nas jako dyrektorów. Rozwiązało nam to bardzo po prostu problemy, jeżeli chodzi o pobieranie krwi w terenie. Nie potrzebujemy już pomieszczeń. Wystarczy nam mały plac, więc tak to jak na przykład tutaj. Więc tak podjeżdżamy, stajemy, każdy dawca, który chce, przychodzi i może oddać krew. Czy są plany, żeby kupić następny autobus? Planujemy właśnie jeszcze jeden. Po prostu dlaczego? Bo jest coraz większe zapotrzebowanie na krew. Proszę bardzo, jesteśmy z redakcji Głos Co Pomoże. Który raz Pani oddaje krew? Dopiero pierwszy raz. A co Panią tak skłoniło do tego, żeby oddać krew? Gdyś może to uratować komuś życie, a może ja kiedyś będę potrzebowała tej krwi. Mhm. Ile krwi Pani oddała? 450 ml. A jak się Pani nazywa? Kinga Pawłowska.